Witamy serdecznie w następnym odcinku Co w klanie piszczy? No i jestem gościem teraz na TS-ie klanu 12. Witam serdecznie. Witamy. Jesteście? Słuchajcie, klan 12, ale to nie tylko, nie chodzi o to, że nazwa klanu to jest cyfra 12. To ma jakieś głębsze znaczenie, ale to może do tego za chwilę dojdziemy. Na początku może powiedzcie coś na temat, jak doszło do powstania waszego klanu. No to niech ktoś opowie. No, witam serdecznie. Nie ukrywam, że nie jest to krótka historia, ale postaram się ją skrócić jak najbardziej. Powstanie klanu. Członek klanu składa się z ludzi, którzy grali blisko 2 lata temu ze mną w kampaniach. Z tego powstało PGB, które funkcjonowało bardzo krótko. Z PGB się przekształciliśmy w 4 ARS. W 4 ARS no, osiągnęliśmy do sporo. Mieliśmy prowincję, mieliśmy dobry skład, ale doszło do pewnych nieporozumień i wspólnie z kolegami, którzy są ze mną w tej chwili, stwierdziliśmy, że otwieramy swoje. No i jesteśmy blisko rok razem. Myślę, że sukcesy osiągniemy większe niż były tam. To tyle, krótko na temat. Mhm. I, czyli w waszym klanie jest pewna część graczy, która trzyma się ze sobą o wiele dłużej niż istnieje klan 12, a reszta powoli dochodzi i tworzy siłę waszego klanu. 12. Brygada zmechanizowana imienia generała broni Józefa Hellera. Może przybliżmy, o co chodzi w tej nazwie, co to był za ten generał Józef Haller, przepraszam najmocniej. Może kilka słów na temat właśnie tej nazwy. Józef Haller, no jest to jedna z ważniejszych osób, jeśli chodzi o okres międzywojenny. Pierwsza wojna, długa, pierwsza wojna, tutaj jak gdyby osoba, która... O! Halo, halo? Lekarz co nie mówił. Halo, halo, coś się stało? Hello. Czyli co? Kolega teraz coś się wyłączył, nie? Zemdlał. Józef Haller był podkomendnym marszałka Piłsudskiego. To był pierwszym naczelnym wodzem armii ogłoszony u nas przed wybuchem II wojny światowej. Mało tego, był wielkim działaczem w ZHP i był oficerem, który zreformował nauczanie w szkołach oficerskich w tamtym czasie. Także zrobił porządek z korupcją i poprawił się u nas w ogóle wyszkolenie oficerów, co było bardzo ważne w tamtym okresie, kiedy Niemcy hitlerowskie zaczęły się zbroić i zagrażały całej Europie. Mm-hmm. Dariusz, to był twój pomysł na tą nazwę klanu, czyli też chciałeś trochę te zasady generała wprowadzić w klan, czy po prostu to był taki pomysł, bo jeszcze nikt na taki pomysł nie wpadł? To znaczy jedno, że nikt tego nie znalazł, ja to znalazłem. Drugie, ta osoba mnie trochę zinspirowała do funkcjonowania klanu. No, staram się to tutaj wprowadzać i myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Na pewno było to, jest to osoba godna szacunku takiego na przykład, że ma się jego nazwę w nazwie klanu, także ja jestem z tego powodu szczęśliwy. Okej, teraz jestem na waszej stronie klanu. Na tej stronie, co tutaj można zobaczyć, to może powiedzmy teraz na temat struktury klanu, czyli jak to u was jest podzielone, ilu jest osób organizujących życie klanu i co robią? To tu chętny browar chyba, co? Możesz trochę powiedzieć o tym? No dobra, tutaj jeżeli chodzi o osoby odpowiedzialne, mamy wyszczególnione osoby, które są odpowiedzialne za rekrutację. Jeżeli chodzi o sprawdzanie osób i selekcję, czy dana osoba pójdzie do akademii, czy do głównego, zawsze zajmuje się szeryf, on to lubi robić.
Ogólnie mniej więcej jest niby podział na osoby, które zajmują się danymi szczeblami całego klanu, ale jeżeli chodzi o wszystkie najważniejsze sprawy, wszyscy odpowiadają za ten klan i są robione referenda, są robione rozmowy na ten temat. Ja myślę, że na temat rekrutacji może powiemy na sam koniec, a teraz jeszcze jest też Akademia, czyli klan drugi stworzony. Jakie jest zadanie Akademii? Czy tam, co tam się dzieje w tej Akademii? Kurde, strasznie głupie pytania zadaję, ale... Mówiąc, to jesteśmy mięsem armatnim dla głównego klanu, aha, aczkolwiek czasem wygrywamy z nimi. A po prostu się bawimy, tak mówiąc naprawdę, i uczymy po prostu grać. Także zapraszamy, którzy chcą się czegoś nauczyć. No i miło spędzić czas. Powiem taką jeszcze rzecz, dodam, jeśli chodzi o Akademię. Akademia jest to klan robiony równorzędny do głównego klanu, także tu nie ma rozgraniczenia, ci są lepsi, ci gorsi. Założenie moje jest takie, że obydwa klany będą na tyle mocne, żeby być na prowincji. Jeszcze dodamy, że mamy sukcesy, wygraliśmy jedno cebło. No to... Ale że walkowerem to tam przy... tego nie puścimy, nie? No, ja to wytnę. Ty to wytnę. Jest możliwość dużo nauczyć się w Akademii. Ja bardzo cieszę się, że wstąpiłem. Cieszę się, że jestem w Akademii, jest w ogóle w samym klanie, jest miła atmosfera, spotykamy się wszyscy na TS-ie, prowadzimy razem wspólne treningi, jest dużo możliwości poprawienia swojego stylu grania, także no, ja bym z chęcią widział dużo, dużo, dużo tutaj więcej osób. Faja jakbyś zauważył, a widzisz to, prawda? Na całym TS-ie nie ma rozgraniczenia takowego, że tu wchodzi Akademia, tu wchodzi Główne. Jest to jako jedna całość i oni grają między sobą i się mieszają po prostu. To nie jest tak, że Akademia gra osobno, Główne gra osobno. Tu często i gęsto Akademia gra z Głównym i nie ma z tym problemu. Razem są na TS-ie, razem rozmawiają, udzielają informacji, rozwiązują problemy. Także no, staram się robić kolektyw, na tym mi bardzo zależy, nie? Tak, słyszę na razie po tych głosach, że u was to raczej taki klan już dorosłych mężczyzn. Jak to u was wiekowo, jaka jest średnia, czy są młodsi gracze, czy raczej starsi? To znaczy, powiem ci, jeśli chodzi o wiek, to jest powyżej 30, taka średnia, to tak dobrze powyżej 30, nie ukrywam tego. Mamy rodzynkę w wieku 9 lat, ogarnia się z nami i powiem szczerze, że no, jestem z lekka zdziwiony, że tak się ogarnął, bo naprawdę nie mamy z nim żadnych problemów. No dużo starsi potrafią stworzyć więcej problemów od niego, tak bym to określił. No ale też takich szukamy, młodych, ambitnych. Nie kładę nacisku na statystyki, nie kładę nacisku na wyniki, jakie się ma na tych randomach. Dla mnie jest podstawa kolektyw i zgranie. I tutaj, jeśli ta osoba te warunki spełni, to z chęcią ją widzimy. Dobra, to teraz może warto powiedzieć coś o codziennym życiu waszego klanu, czyli co tak na co dzień, w dzień powszedni w waszym klanie się dzieje? Kto na ten temat? Będziemy randomki w plutonach, wieczorami gramy jakieś puty, kompanie, a chłopaki z głównego CW. Nie ukrywam, codziennie na daną chwilę gramy CW, codziennie i to w sumie staram się grać dwa razy nawet. Także jeśli chodzi o rozrywkę, to mają zapewnioną, bo przed CW jest odprawa, przed CW taktyka, gramy też treningi, gramy kampanie, gramy plutony i też gramy różne ESL-e czy inne teleturnieje, które WOT organizuje. To może włączmy teraz treningówkę, bo właśnie zostałem zaproszony przez was na trening. Oczywiście nie będziemy rozgrywać tego treningu tak, jak normalnie bywa, ale może w kilku słowach powiedzcie na temat tego, co na tym treningu zazwyczaj robicie. To Sims miał opowiadać, nie? Dokładnie, jestem Simsą. Jestem. No co do treningu, no wiadomo, podstawy kontowania. To akurat mamy swoje taktyki na pewną, no właśnie na tą, można powiedzieć, mapę. Staramy się tutaj dokształcić ludzi w ten sposób, aby wiedzieli, co robi w danym momencie, co robi w danej części mapy. No wiadomo, no.
Czyli... Też tutaj bardzo zależy nam na zgraniu, bo słuchaj, trening jest też po to, żeby te osoby ze sobą współpracowały i zgrywały się, jeden drugiego bronił, zastępował i że jeśli kolega padnie, to ten drugi ma robić to, co miał ten poprzednik, jego tutaj się wywiązać z zadania. No i do tego jest złożony ten trening. Jak kolega wspomniał, kontowanie, ustawienie i zagadnienia typowo taktyczne, jeśli chodzi o rozegranie bitwy. Ale teraz oczywiście gramy zabawę. Aha, dokładnie. To nie wiem, to może tam na moście się spotkajmy, żeby chyba najszybciej na moście się spotkać. Oczywiście wiem, że Sims chciał zrobić trening, coś tam obrona na lodowcu, ale ja mu powiedziałem, że olejmy to, wystarczy powiedzieć. A co jaki czas, znaczy jak często robicie takie treningi? Często, zdarza się nawet, że bawimy się codziennie. To znaczy, tam Ci przykład dzisiaj. Dzisiaj gram od 18 godziny treningu sparingowego z innym klanem. Później mamy jedno CW, drugie CW. Treningi są często, rzekłbym nawet nie ostatnio, bardzo często, bo jest to codziennie. Po prostu grupa osób, która dochodzi, musimy się z nimi zgrać, żeby byli zdolni do tego, żeby wyjść na CW. Mhm. Kampanie... też organizujecie często, czy to tak zależy, jak wam się zechce? To znaczy, powiem tobie szczerze, gdy nie było grane CW, mieliśmy pewną przerwę. Patrzcie się, jaki atak tu jest. Czekaj, spróbuję. Mieliśmy pewną przerwę, to były grane kampanie codziennie i to po kilka godzin nawet nieraz. Teraz główny nacisk zrobiłem na CW i raczej się staram grać te CW, bo na tym mi bardziej zależy, żeby się wbić na mapę. To co, może spróbujcie po prostu tak na szybko, byle jak, która strona wygra. Napieprzamy się. Ty! Podpaliłem jak pantera. Sorry, wybacz, nie bij. To ja się schowam za ISM 3, żebyś Siema, tutaj mnie... Witam. No hej, hej. Siema. Poczekaj, spróbuję ISA 3 w dupkę. Nie przebiłem ISA 3. No, czyli jak panter jest taki mięciutki z tyłu, nie? No. Jak panter jest mięciutki, to która strona wygra? Czy... Akurat wzięłem nie ten czołg do takiej bitwy, bo może no, ja też powiedziałem, że bierzemy byle co, żeby tylko powiedzieć, co tam... No ogólnie powiem szczerze, też prowadziłem coś takiego, co skutkuje. Uczą się z nami chłopaki z Akademii, gramy takie wewnętrzne treningi, które no, gramy na serio, nie gramy tak sobie, żeby to postrzelać, tylko taktyka i trening strzelecki, także tutaj duże nauki na pewno chłopaki wyciągają, a jak zauważysz, to w Akademii są osoby, które mają naprawdę niektórzy bardzo mało bitew i się tak naprawdę uczą na daną chwilę jeszcze tej gry w WOTA, prawda? No. No to bardzo fajnie, że w ogóle ja u nas na przykład w klanie to tak nam się strasznie nie chce tych treningów robić, a właśnie to jest dosyć ważne, żeby się szkolić, randomki to czasami za mało. I ciekawostką jest to, że u was są dwie kobiety. No tak? Są. O, są dwie. Gosia. Tak, Gosia? Tak, Gosia. Widzę, słyszę, kobieta dojrzała, też gra... No nie przesadzajmy, tak? Też gra w czołgi i co, nie boisz się takiej dużej ilości mężczyzn przy sobie i przy czołgach? Jak to jest, oni są fajni, fajnie się z nimi gra? Czy pomagają ci, czy nie muszą? Powiem ci, nie narzekam. Wolę z chłopakami grać niż z dziewczynami, tak? A dla mnie osobiście ja muszę im udowodnić i sobie, że ja mogę być lepsza od nich. Mhm. Czyli też bierzesz udział w turniejach, w Clan Warsach, normalnie, bez żadnego problemu. Staram się. I nie grasz tylko artylerią, też ciężkimi czołgami, medami? No, tylko ciężkimi. No, bo na przykład moje siostry grają tylko artyleriami głównie. Dobra. Nie no, ja tylko wolę ciężkie. Ale polecam każdej kobiecie i tak nikt nie narzekają na tych swoich mężczyzn, tych mężów, bo to jest dla nich relaks i ja ich doskonale rozumiem. Aha.
O, zostałem przypuczony. Okej. I z tego, co jeszcze wspominaliście, w waszym klanie jest gracz, który jest w tej jednostce. Jest w tej jednostce brygady. Czekajcie. Brygada Zuchmedzana, tak. Dokładnie. W Szczecinie jest, tak? Jest taki oddział w Szczecinie, on jest fizycznie żołnierzem tej jednostki. Nie ukrywał, że szukał czegoś podobnego, co znalazł u nas, chodziło o nazwę. Czuje się bardzo dobrze u nas, jest z nami już blisko rok i nie zamierza odchodzić, tak bym powiedział, ale to uważam ewenement, bo rzadko się zdarza, żeby gracz był uczestnikiem czy pracownikiem miejsca, nazwa i miejsce pracy było to samo, także tutaj jest to trochę, podejrzewam, ewenement, jeśli chodzi o całego WOTA. No ale jest taka osoba i powiem szczerze, oprócz tego, że jest wojskowym, to też nieźle gra, nie ukrywamy tego. Chyba ma to tak free. Teraz tak, czyli gracie CW, gracie turnieje, gracie SL, czy już macie jakieś sukcesy, czy na razie dążycie do tego, żeby te sukcesy osiągnąć? Czy już coś wam się udało takiego ciekawego powygrywać? Znaczy, słuchaj, jeśli chodzi o takie, myślisz, wygrane bycie na mapie, to z tym krajem się to nie udało. Nie ukrywam, że na mapie to ja już byłem, ale w moim poprzednim tutaj, powiem szczerze, jest to w budowie. Dość sporą rotację mieliśmy ostatnio osób, bo musieliśmy to selekcję zrobić, którzy będą z nami na dłużej, a którzy nie. Jestem optymistą, myślę, że kwestia tego miesiąca i tą mapę będziemy mieli, także... A to jest naszym celem na daną chwilę, największym i w tym kierunku dążymy. No nie ukrywajmy, że no, powiedzmy, tak jak było wczoraj, doszliście do... Do półfinału. No to jest... No, ale jest było sporo klanów było do pokonania, nie ukrywam tego, bo to było chyba od 32, jak się nie mylę. Nie no, to nie był pierwszy raz, to byliśmy już też w finale, jako my... Na mapie i się nie udało niestety, ale no mówię, robimy postępy, idzie to coraz lepiej, coraz lepiej się zgrywamy i myślę, to jest kwestia krótkiego czasu, jak nam się to uda. Tutaj na Twitchu mówią, że słabo was słychać, ale to na YouTubie będzie lepiej słychać, po prostu tak to mam dziwnie poustawiane, że czasami na Twitchu nie jest dobrze, ale uwierzcie mi, na YouTubie będzie wszystko ok. Jeżeli tam widzowie na Twitchu mają jakieś pytania do klanu, to możecie spokojnie napisać, zaraz te pytania przedstawię kolegom. Teraz tak... Na waszej stronie klanu jest też filmik zapraszający do klanu, który wykonał Sims. Czyli tu jest przedstawione dla tych, którzy by chcieli do was dojść, co można u was... Co w ogóle w tym filmie jest? No w tym filmie to nie jest tak naprawdę, kurde, wszystko wzięte, że tak powiem, z realiów randomków. To jest film zrobiony na podstawie około 12 filmików, które zapowiadają update'y. Dużo jest to zrobione w takim stylu, że jest muzyczka w miarę fajna, no i po tą muzyczkę trzeba by dopracować te całe wszystkie ujęcia i tak dalej, i tak dalej. Także byle co to też tam jest wrzucone. Tu kolega się na Twitchu pyta, czy jeżeli ma 15 lat, to może do was dojść? Czy to za mało? To znaczy, faja, nie ukrywam, miałem kiedyś barierę wiekową, ale wierz mi, że po gościu Francesco, który u nas jest i naprawdę to z lekkim szokiem mówię, jest tak ogarnięty, że nie jeden 18-latek nie potrafi tyle co on. Nie robię bariery wiekowej, ale tę osobę na pewno w pewnym okresie bierzemy na okres tak zwany testowy. I jeśli będzie ok, będzie się zgrywała, nie będzie jakichś większych problemów z tą osobą, to zostanie. Nie jest to barierą u nas wiek. Też nie jest barierą u nas statystyka. Powiem szczerze, że u nas otwarte drzwi są dla tych osób, którzy są otwarci na wiedzę, tak bym to powiedział. Nie mieli tej wiedzy, statystyki mają inne. Myślę, że dzięki nam te statystyki sobie poprawią. Na waszym... No? Jeśli ktoś naprawdę nie umie grać, zapraszamy do Akademii. I tam... Na naukę. Grać, pomogą się nauczyć.
koledzy bardziej doświadczeni. Na waszym forum... Tak, zgadza się. Powiem ci, sorki, że tak wejdę, no. Ale to nawet też nie tyle, że treningi samej Akademii mogą pomóc, ale również nawet głupie kampanie, czy nawet tworzenie plutonów razem z innymi bardziej doświadczonymi graczami, którzy podczas rozgrywki potrafią podać kilka bardzo cennych wskazówek, które naprawdę pomagają w rozwoju gracza, zwłaszcza takiego, który, można powiedzieć, raczkuje jeszcze w tym świecie World of Tanks i jakby zdobywa doświadczenie na bieżąco i moim zdaniem doświadczenie nabywane od już tych osób, które swoje przegrały, jest naprawdę kluczowe do osiągnięcia sukcesu ludzi z Akademii. No, krótko mówiąc, jeśli mogę się wtrącić, na randomkach na pewno nikt wam tyle nie podpowie, co u nas w Akademii. A to jest też bardzo ważne, żeby gracze, którzy potrzebują jakiś rad, po prostu mogli tych rad od doświadczonych graczy otrzymać. Na waszym forum widzę jakieś ciekawe screeny z garaży. Tutaj nawet wasza jakaś flaga, logo. Co to jest? No to są modziki. Modziki zrobione, znaczy przerobione przeze mnie. Aha, czyli w zasadzie wasz, wasz klan też, można powiedzieć, ma garaż, który jest charakterystyczny tylko i wyłącznie dla waszego klanu. Jest przerobiony w jakiś taki wielki hangar, gdzie są flagi klanowe. I to jest twoja praca, tak, Sims? Znaczy, wiesz, to jest podstawa, wiadomo, że to jest wzięte od kogoś, ale no jest tam sporo rzeczy, które trzeba było zmodyfikować, pewne grafiki. Tekstury czołgów, ustawień czołgów, bo czołgi są tak inaczej ustawione niż w oryginale były, także no, mamy również swoje mody. Dobra, no to sporo już powiedzieliśmy, tutaj też widzę, że nawet jeden kolega jest dosyć popularnym u was youtuberem, akurat go w tej chwili nie ma, jakieś filmiki z waszych bitw też wkłada na kanał. Kolega nazywa się Bolwer 100, nie? Dokładnie. Czy tak się tylko jego kanał nazywa? Już nie wiem dokładnie, ale... Okej, okay. Czyli sporo już w zasadzie o waszym klanie się dowiedziałem i myślę, że widzowie też się dowiedzieli. To teraz o tym, jak się do was dostać. Jeżeli ktoś by chciał dostać się czy to do głównego klanu, czy to do Akademii, co musi zrobić? Jakie znaczy, są powiem wymagania? Ci, powiem tobie szczerze, wymagania nie są jakieś drastyczne, po prostu no, główny klan to na daną chwilę przyjmuje głównie dziesiątki, albo dziewiątka, która ma niedaleko do dziesiątki. Akademia jest otwarta na daną chwilę dla chętnych, którzy chcą w ogóle się uczyć, tak to odnoszę. Jeśli chodzi o szczegóły, zapraszam na TSA, na rozmowę. Można złożyć wniosek na naszej stronie, można na priwa się skontaktować ze mną lub z podanymi osobami, które się tym zajmują. Kontakt jest możliwy, my jesteśmy otwarci na nowych graczy i czekamy na nich. To co? Znaczy tak, no. No. To znaczy tak, no tak jak masz w tej chwili z tego co widzę, bo tam akurat nie ukrywam, również oglądam Twitcha, jesteś na stronce naszej kanałowej, tam jest napisane do kogo pisze w sprawie reputacji. Wystarczy kliknąć na daną osobę, tam masz grubego, Jokera i tak dalej. Wystarczy kliknąć, automatycznie przenosi danego gracza zainteresowanego na profil rekrutera na stronie bota, no i wystarczy wysłać wiadomość do takiej osoby. I można powiedzieć, że to jest początek rekrutacji, tak? Tak, faktem również w grze. No i możemy powiedzieć, że tyle, nie? A bo i pamiętam jeszcze przed włączeniem nagrywania ktoś z was powiedział taką ciekawostkę, że z Akademii oczywiście można przejść też do głównego klanu, ale wystarczy, co wystarczy zrobić? Osoba z Akademii wyzywa osobę z klanu głównego na pojedynek. Jeżeli osoba z Akademii wygrywa dany pojedynek, automatycznie zostaje przerzucona do klanu głównego. I jak to wygląda? Tam jacyś sędziowie patrzą się, czy... Tak, wchodzi w kilka osób, to w zależności, no maksymalnie te 30 osób może wejść, bo jeżeli ktoś chce popatrzeć, zobaczyć jak to przebiega, no to nie ma czegoś takiego, że ukrywamy
cały ten pojedynek. Jeżeli ktoś chce wejść, zawsze może popatrzeć na jakiej zasadzie to przebiega. Okej, to co? To myślę, że chyba sporo powiedzieliśmy na temat klanu. Coś na koniec, jakieś słowo kończące odcinek, panie dowódco? To znaczy, ja powiem tyle, że zapraszam wszystkich chętnych do nauki, zapraszam dziesiątki i osoby mogące swoim potencjałem podnieść nasz poziom klanu. Nie ukrywam, będziemy w najbliższym czasie bardzo dobrzy, może najlepsi, taki jest nasz cel. Okej, czyli gościłem klan 12, przepraszam, nie nauczyłem się, 12, o, jeszcze raz, momencik, wybaczcie, 12 brygada zmechanizowana imienia generała broni Józefa Hallera, czyli tak zwana dwunastka, no i tyle, no, jeżeli jesteście chętni, to czekają koledzy na was w klanie. I koleżanki. Dokładnie. Tylko, że koleżanka jest zajęta, więc tutaj specjalnie... Ale koleżanka czeka na koleżanki. Aha. Koleżanki. Ale kolegów też. No. Dokładnie. Zapraszamy chętnych na rozmowę, na złożenie wniosków, na kontakt z nami. Nikt nie zostanie bez odpowiedzi, tak bym to zostawił na takim etapie. Na pewno szukamy ludzi i chcemy się rozwijać i się rozwijamy cały czas. Dzięki Faja za poświęcony czas dla nas, że akurat nami się zainteresowałeś i jesteśmy wdzięczni za to, że pokazałeś nas ogólnej publiczności, która no, mogła nas nie znać, tak? Dzięki Tobie, mam nadzieję, będziemy znani bardziej. Jeszcze może to już w zasadzie jest prawie koniec filmu, ale nie wyłączam, ponieważ patrzę się, czy ktoś tutaj na Twitchu, nie wiem, Sims, czy widzisz, jakieś pytania na Twitchu są? Ja miałbym pytanie co do klanu 12. Czy mają jakiś dobrych graczy, od których można podłapać poprawne, dobre odruchy? No, dziwne pytanie. Ale odruchy, jakie myśli? Jakie ma na myśli odruchy? Raczej można by powiedzieć, że jest kilka osób w klanie, którzy też są wyspecjalizowani w jakichś tam czołgach. Na przykład jeden jest wyspecjalizowany w czołgach ciężkich, mamy osobę wyspecjalizowaną w artach, mamy osobę wyspecjalizowaną w lekkich, średnich, w TDK-ach. Czasami robimy kampanię tego typu, na przykład przeprowadzoną przez różnych graczy, gdzie każdy może sprawdzić swoje umiejętności taktyczne. Uczymy też zachowań typu jak cierpliwości, słuchania rozkazów i tym podobnych. Także zawsze jest się od kogo nauczyć. Nawet ktoś rzeczy. Teraz wpadł z Twitcha na wasz TS. Nedar. Okej, słuchajcie, jeszcze ostatnie pytanie. Alkohol i gra i klan. Jak to jest u was? Czy można spokojnie sobie... Czy są oddzielne kanały takie? Czy jak to wygląda z piciem na przykład browarka i graniem w klanie 12? Znaczy, powiem ci, ja sam to robię, także nie zabraniam tego wypicia sobie przy grze, bo jakbym mógł, tak? Ogólnie jeśli ktoś to robi z głową, a sądzę, że to co ludzie do nas przychodzą, że piją z głową, no to nie ma problemu, jest u nas specjalny pokój, jakby ktoś miał za dużo, jest tam na dole taki pokój, jestem pijany, mówię głupoty. Jeśli naprawdę będzie uciążliwe, no to po prostu go tam przyniesiemy, ale zabronić tego nie zabronię, jak wiesz. A no są u nas ludzie, którzy wieczorami niejedno piwo wypijają. Okej, okay. No to co, może myślę, że nie wiem, chyba z pół godziny rozmawiamy, warto nie robić zbyt długich odcinków, żeby nie zanudziły, więc to co, no to dziękujemy, ja wracam do gry, a wy tam do swoich spraw klanowych. No to trzymajcie się. No hej, dziękuję. Okay.